Dzień dobry, witamy Państwa serdecznie na webinarium eTwinning. Już powinni zostać Państwo przeniesieni z pokoju, z tak zwanej poczekalni do docelowego pokoju webinaryjnego. Mam nadzieję, że widzimy się już i słyszymy. Dzień dobry jeszcze raz, ja nazywam się Jolanta Gradowska, jestem przedstawicielką Krajowego Biura eTwinning, które działa przy Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. I będę tutaj z Państwem dzisiaj moderować spotkanie z serii Dialog w Szkole, Szkoła w Dialogu. Jest to już piąte spotkanie z tej serii. Dzisiaj wyjątkowo postanowiliśmy otworzyć je dla wszystkich. Będzie to spotkanie podsumowujące całą serię. Jest ze mną już osoba, która była odpowiedzialna za prowadzenie całej serii, pani Iwona Kozieja-Grabowska. Dzień dobry. Dzień dobry. I jest również z nami wyjątkowy gość, pan Jarosław Szulski. Dzień dobry. Taki zwyczajny nauczyciel, także spokojnie, bez takich, ale bardzo dziękuję i cieszę się, że jestem z Państwem. Dzień dobry. My się również cieszymy, że to podsumowanie udało nam się właśnie w ten sposób zorganizować, czyli w formie dialogu, ale to za chwilę. Jak widzą Państwo na slajdzie, tytuł oczywiście jest Dialog okiem praktyka, czyli postaramy się, aby zarówno praktyk dialogu, który uczy innych dialogu i praktyk dialogu, który rzeczywiście wdrażał ten dialog, poprowadzili ze sobą wspólną rozmowę, czyli taki wspólny dialog między dwoma osobami. To za chwilę, za momencik. Ja na starcie poświęcę jeszcze parę minut na to, aby Państwu powiedzieć o aspektach techniczno-organizacyjnych naszego dzisiejszego spotkania. Więc zachęcamy serdecznie do tego, aby korzystać z czatu. Jeśli Państwo będą pisać, to zapewne te publikacje Państwa będą pojawiały się z niewielkim opóźnieniem, ponieważ czat jest moderowany. Więc bardzo proszę o tym pamiętać. I postaramy się oczywiście jak najszybciej odklikiwać Państwa tutaj w moderacji, aby te informacje pojawiały się również naszym prelegentom. Zachęcamy do tego, aby przedstawić nam się na czacie, napisać, czy są Państwo z nami po raz pierwszy, czy może brali Państwo już udział w webinariach eTwinning w międzyczasie, kiedy ja tutaj poruszę aspekty techniczno-organizacyjne. Może z jakiego rejonu Polski Państwo się z nami kontaktują również, będziemy bardzo ciekawi, czy tutaj jest z nami dzisiaj cała Polska, czy tylko jakiś konkretny region. Również z czatu można korzystać, kiedy pojawią się jakieś problemy techniczne, czyli jeśli Państwo nie będą słyszeć, nie będą widzieć, będą problemy z przesyłem, bardzo proszę pisać, ponieważ ja będę cały czas w tle naszego dzisiejszego spotkania działać właśnie poprzez czat, czyli za chwilę stąd zniknę i zostawię przestrzeń naszym gościom i będę starała się Państwu pomóc w aspektach techniczno-organizacyjnych, jeśli takie się pojawią. Czas trwania naszego spotkania to 60 minut. Planujemy zakończyć je w okolicach godziny 19. Mam nadzieję, że ta godzina upłynie Państwu na ciekawym i interesującym spotkaniu z naszymi prelegentami. Również może włączą się Państwo właśnie za pomocą czatu do naszego dialogu. Materiały z webinarium będą dostępne na platformie eTwinning Live. O tym też powiem troszkę więcej na koniec, czym jest platforma. Za chwilę Państwu postaram się pokrótce wyjaśnić. Będziemy się dzielić również nagraniem z dzisiejszego spotkania, więc jeśli będą chcieli Państwo przekazać to spotkanie komuś innemu, będzie taka możliwość właśnie w formie nagrania. Link do naszego kanału na YouTubie pojawi się również na sam koniec spotkania, kiedy to ja tutaj do Państwa wrócę i przekażę informacje podsumowujące nasze spotkanie. Jeśli chodzi o certyfikaty, bo wiem, że wśród nas są nauczyciele, praktycy, takie certyfikaty będziemy wystawiać na podstawie Państwa rejestracji na wydarzenie. W trakcie logowania się tutaj na platformę Click Meeting podawali Państwo swoje imię i nazwisko i właśnie na podstawie tych danych oraz adresu mailowego, który Państwo pozostawili tam, przygotujemy dla Państwa certyfikat i prześlemy do 14 dni od dzisiejszego webinarium na wskazany adres mailowy z naszego biura. To tyle, jeśli chodzi o techniczno-organizacyjne aspekty, a teraz może jeszcze szybciutko powiem, jaką organizację reprezentuję i dlaczego tutaj się spotykamy. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji jest organizacją, która odpowiada za realizację szeregu projektów unijnych związanych z edukacją. Wdrażamy m.in. program Erasmus+, który zapewne wszystkim z Państwa jest znany. Jest to program skierowany nie tylko do studentów, ale również do nauczycieli, do NGO-sów, do różnych organizacji, które chcą zaangażować się we współpracę międzynarodową. To taki nasz flagowy program. A ja jestem związana z programem eTwinning. O tym troszkę więcej na kolejnym slajdzie. Natomiast na tym slajdzie widzą Państwo również inne programy, którymi zarządza fundacja na terenie Polski, tak bym powiedziała. Zachęcam do przejrzenia wszystkich z nich. Część z tych programów jest skierowana do nauczycieli, część do uczniów, część do NGO-sów.
w każdym mogą Państwo znaleźć coś ciekawego dla siebie, więc jeśli któryś z programów jest dla Państwa nowością, to zachęcam do wyszukania go w przeglądarce i zapoznania się z jego aspektami. Program eTwinning. Czym jest program eTwinning? Program eTwinning to między innymi międzyszkolne projekty edukacyjne. Dzięki platformie, którą uruchomiła Komisja Europejska w 2005 roku, bo to już ponad 15 lat, nauczyciele z całej Europy mogą łączyć się ze sobą i realizować takie projekty właśnie w formule online. Czyli byliśmy troszkę szybciej niż edukacja zdalna dostępni już w przestrzeni internetowej. I eTwinnerzy rzeczywiście w Polsce działają bardzo prężnie. W tej chwili mamy ponad 70 tysięcy kont polskich nauczycieli zarejestrowanych na platformie i każdego roku około 20 tysięcy projektów, przepraszam, nie każdego roku, tylko ogólnie zrealizowaliśmy już około 20 tysięcy projektów międzynarodowych, krajowych, bo również takie projekty można realizować pomiędzy szkołami. eTwinning to oczywiście głównie międzynarodowa współpraca. Stawiamy na współpracę międzynarodową pomiędzy różnymi szkołami w Europie, w Unii Europejskiej, ale również poza nią. W programie eTwinning figurują również kraje takie jak Liban czy Jordania, więc mogą Państwo również projekty eTwinning realizować na platformie właśnie z tymi krajami. Ważne jest to, że platforma jest bezpieczna, ponieważ udostępniona jest przez Komisję Europejską, więc też zarządzana jest przez tą komisję i staramy się, aby ta przestrzeń była na tyle bezpieczna, aby każdy, kto zakłada sobie tam konto, a oczywiście uprawnieni są do tego czynni nauczyciele, został zweryfikowany w danym kraju, więc każdy nauczyciel posiadający konto na platformie eTwinning jest weryfikowany przez dane biuro krajowe w danym kraju i dopiero wtedy udostępniana jest ta przestrzeń, gdzie może znajdować partnerów do projektu, gdzie może realizować te projekty, gdzie może współpracować w dodatkowej przestrzeni TwinSpace, realizując kolejne etapy swojego projektu. eTwinning to też nowoczesne technologie, stawiamy na nie od 2005 roku, od kiedy powstała platforma. Platforma oczywiście cały czas jest modyfikowana i rozwijana, bo te technologie zmieniają się z dnia na dzień. Staramy się jak najwięcej narzędzi wbudować wewnętrznie w platformę, więc mają tam też Państwo na przykład narzędzie do webinarów, mogą Państwo kontaktować się ze swoimi partnerami w formie wideokonferencji, mogą Państwo dzielić się swoimi praktykami. Każdy eTwinner może założyć takie wydarzenie wewnętrznie i komunikować się z nauczycielami z całej Europy w formie właśnie wideo. A poza tym oczywiście pod dedykowany projekt uruchamiamy za każdym razem kolejną przestrzeń, czyli tak zwaną TwinSpace, gdzie partnerzy realizują już tylko swój wybrany projekt, który sobie wcześniej zaplanowali i zarejestrowali, więc to jest jeszcze bardziej zamknięta przestrzeń tylko pod konkretny projekt i mają Państwo pewność, że sami decydują, co jest w takim projekcie widoczne dla ogółu, co jest widoczne tylko dla partnerów, co udostępniają na przykład swoim uczniom. Zachęcam serdecznie, jeśli ktoś z Państwa jeszcze nie angażował się w projekt eTwinning, aby dołączyć do programu. Oczywiście wszystkie elementy, które udostępniamy, czyli platforma, formę doskonalenia zawodowego, takie na przykład jak dzisiejsze spotkanie, są udostępniane bezpłatnie, finansowane z funduszy unijnych, więc każdy nauczyciel ma pełne prawo do tego, aby z tego skorzystać bezpłatnie. I no, zachęcam serdecznie do przejścia oczywiście do polskiej strony, czyli eTwinning.pl i zapoznania się szczegółowo z naszym programem. Za chwilę udostępnię ten link na czacie, a teraz już pozwolę sobie powrócić do tematyki naszego dzisiejszego spotkania i przedstawić jeszcze bardziej szczegółowo naszych gości. Więc pan Jarosław Szulski, pewnie Państwu znany jako głównie autor książek o edukacji, ale pan Jarosław oczywiście jest nauczycielem, jest również wychowawcą i przedsiębiorcą, jeśli ktoś z Państwa nie wiedział. W chwili obecnej kieruje studium podyplomowym Akademia Psychologii Przywództwa w Szkole Biznesu na Politechnice Warszawskiej, więc tam można w chwili obecnej pana Jarosława spotkać. A drugim naszym dzisiejszym prelegentem, to tak jak wspomniałam na starcie, jest pani Iwona Kozieja-Grabowska. Pani Iwona realizowała od lutego co miesiąc webinaria związane właśnie z dialogiem w szkole. Rozmawiałyśmy o różnych aspektach dialogu, o tym, czym w ogóle jest dialog. Zastanawialiśmy się wspólnie z uczestnikami, w jaki sposób wprowadzać dialog do edukacji i czy jest na pewno potrzebny. No to o tym zaraz jeszcze będzie więcej pewnie w naszym dialogu między prelegentami. A pani Iwona oczywiście jest właśnie takim panią od dialogu, jak o sobie mówi, czyli ekspertem od facylitacji dialogu, mediatorem, trenerem kompetencji miękkich oraz edukatorem młodzieży i dorosłych. Dlatego też tutaj dzisiaj z nami jest, z Państwem i ze mną jest.
Mam nadzieję, że ten czas spędzony z naszymi gośćmi będzie dla Państwa owocny. Ja na chwilę znikam, dosłownie na około 40-50 minut i wracam do Państwa przed godziną 19, aby podsumować spotkanie. Oczywiście znikam tylko z wideo i z dźwiękiem, żeby zostawić przestrzeń dla naszych gości. Będę działać w tle na czacie, więc jeśli mają Państwo jakieś pytania techniczne, to zachęcam, aby korzystać z czatu głównego. Przekazuję już głos naszym gościom. Dziękujemy bardzo. Ja tylko chciałam sprostować, że nie mówię sama o sobie pani od dialogu, tylko tak zostałam nazwana. Tak zostałam nazwana kiedyś, jak prowadziłam zajęcia, to pierwszy raz usłyszałam, o idzie ta pani od dialogu. No i później A to jakoś tak przepraszam, zostało. Nie, 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 tak chciałam, bo to tak, taki, nie chciałabym być takim samozwańcem, tak? Tylko właśnie usłyszałam takie określenie o sobie i nawet mi się podoba takie określenie pani od dialogu. Także. Witamy Państwa serdecznie. Dziękuję Jolu za wprowadzenie. Dziękuję Jarku za przyjęcie zaproszenia. Dwa słowa powiem, ponieważ to był cykl spotkań. Dla tych Państwa, którzy byli, przypomnimy, a dla tych, którzy nie byli na czterech poprzednich, dwa słowa, że webinary dotyczyły właśnie jak może wyglądać dialog w szkole, co możemy zmienić i tak dalej, ale to taka była teoria praktyczna albo praktyka teoretyczna, ponieważ było w formie webinarów i taki pomysł mieliśmy, żeby zaprosić osobę, ponieważ ja w szkole nie pracuję, pracuję na przykład dla nauczycieli, ale nie pracuję w szkole jako takiej i pomysł był, żeby zaprosić osobę, która jest znaną osobą, znanym nauczycielem, ale też jest kojarzona z dialogiem, tak? Kojarzona z taką relacyjną stroną współpracy z młodzieżą i tak dalej, także witamy Jarku, ciebie też, dzień dobry jeszcze raz. Dzień dobry, jeszcze raz dziękuję za to zaproszenie i za to, że mogę z tobą porozmawiać, bo ja tobie, Iwona, czasem opowiadam właśnie jako osobie, która uprawia taką propedeutykę w ogóle rozmowy i wydaje mi się, że to jest w ogóle to jest podstawa i coraz bardziej potrzebne, bo widzimy też, co się dzieje na świecie, że przestajemy w ogóle i zatracamy umiejętność dialogowania ze sobą, tak? Jakby wspierania się takiego pięknego i w ogóle rozmawiania. Także bardzo dziękuję i myślę, że z Państwem jest. Mamy taką prośbę, my trochę będziemy teraz z kolegą rozmawiać między sobą, bo taka jest formuła spotkania, ale prosimy pisać jakieś pytania, czy co Państwo by chcieli jeszcze usłyszeć na czacie i na pewno pod koniec spotkania do tego dojdziemy. Jarku, to ja mam takie pierwsze pytanie do Ciebie. Czym jest dialog dla Ciebie? Jeżeli słyszysz słowo dialog, to co? Zostawmy szkołę, tylko tak, no w ogóle, co to jest dialog? Czym jest dialog dla Ciebie? No, mnie się wydaje, że ma, powinien posiadać dwa, dla mnie posiada dwa elementy. To znaczy, po pierwsze jest, zawiera w sobie słuchanie drugiej osoby, a po drugie gotowość, kiedy przystępuje się do dialogu, to chciałbym mieć gotowość, kiedy ja przystępuję do dialogu, to znaczy mam gotowość do zmiany swojego poglądu pod wpływem tej rozmowy. Tak? Jakby nie, w przeciwnym wypadku tylko mogę wygłaszać swoje poglądy, i informować innych o swoich poglądach, ale właśnie to nastawienie, że tak, rozmawiam z tobą, dlatego że mogę zmienić swoje poglądy, to jest dla mnie rzecz niezbędna w dialogu. Czyli dialog na pewno nie jest taką serią monologów, prawda, że każdy wygłasza jakieś swoje kwestie i nie jest zainteresowany, czyli to nie jest zwykła rozmowa, prawda? Nie. To jest bardzo trudne, bo my dzisiaj generalnie jakby głównie informujemy się i wygłaszamy swoje poglądy, a nie rozmawiamy. I pamiętam, że robiłem kiedyś z uczniami, to jest bardzo, w ogóle zachęcam do takiego ćwiczenia. To jest bardzo, bardzo ciekawe i sprawia dużo trudności nam wszystkim, nawet dorosłym. Ale wyobraźmy sobie, że w trakcie dyskusji takiej ćwiczeniowej kolejna osoba może wygłaszać dopiero swoje zdanie, czy wygłosić swoje zdanie dopiero po tym, kiedy satysfakcjonująco dla poprzednika streści to, co ten poprzednik czy poprzedniczka powiedziała, czy powiedział. Tak? Czyli jeśli spieramy się, Iwona, tak, na jakiś temat, ja teraz skończyłem swoją wypowiedź, to ty musisz jakby streścić, powiedzieć, co ty zrozumiałaś, tak, żebym ja był usatysfakcjonowany, tak, żebym ja powiedział, tak, to miałem na myśli właśnie.
I dopiero wtedy możesz wyrazić swoją własną opinię. Wtedy okazuje się, że okazuje się często, że my w ogóle nie słuchamy, bo chcemy mówić, tak? No właśnie, mam tutaj twoją książkę, Jarek Szulski, nauczyciel z Polski. I tutaj bardzo mi się podoba takie określenie, jeżeli mówimy o słuchaniu. Podgłośnić słuchanie. Co to znaczy podgłośnić słuchanie? No, skupić się na tym słuchaniu, prawda? Jakby są, ja nawet tam podałem takie trzy elementy dobrego słuchania. Takie, które zawsze powinny być też jakoś zrównoważone, czyli że jestem skupiony naprawdę na rozmówcy, patrzę na niego, ale się nie wpatruję, że sprawdzam, czy rozumiem przez parafrazę, ale też jakoś tam delikatnie i jestem ciekawy, ale nie ciekawski, tak? Ciekawy jestem, czyli dopytuję. No i dla mnie to słuchanie jest w ogóle no, kluczowe, dlatego że my mamy z tym kłopot też z uwagi na uprawiany przez nasz zawód, bo w szkole jako nauczyciele to mamy tak jakby wdrukowane, przynajmniej ja tak miałem i wielu moich koleżanek i kolegów, że szkoła i my jako jej przedstawiciele, przedstawicielki i przedstawiciele musimy mieć odpowiedzi na wszystkie pytania. Tak? I kiedy przychodzi do nas uczeń, no to trudno nam jest powiedzieć, że nie wiemy, jeśli to dotyczy, nie wiem, czegoś merytorycznego, ale też jeśli dotyczy to jakichś zupełnie innych rzeczy, na przykład wychowawczych, tak, kto przychodzi z jakimś problemem i poradą, to też chcemy pomóc, chcemy mieć od razu uruchamiamy działalność poradniczą i właściwie czujemy się zobowiązani, że musimy znać odpowiedź, a pamiętam, przypomniała mi się też taka anegdota, którą chyba Gustaw Holubek opowiedział, już nieżyjący już, z wizyty u Jana Pawła II, był u papieża i bardzo był pod wrażeniem tej wizyty, ale nie dlatego, co papież Jan Paweł II powiedział, tylko właśnie Gustaw Holubek mówił, kurczę, jak on słuchał, tak, jakby przede wszystkim, tak, to na nim zrobiło ogromne wrażenie. I to otwiera też jakiś taki dialog, tak, znaczy pokazuje, że jest ktoś ważny dla mnie, tak, że go naprawdę słucham i nawet sobie ukułem kiedyś takie hasło, szkoła, która słucha, bo przecież słuchanie, nie musimy znać odpowiedzi na wszystkie pytania i znajdować od razu rozwiązań, bo po prostu szkoła, znaczy samo słuchanie już może być procesem naprawdę już prawie że terapeutycznym, a na pewno takim no, budującym więź i relację, która pozwala na, po prostu na dobrą na prowadzenie dalej dobrej rozmowy. Powiedziałeś coś takiego w czasie przeszłym, tak, że też tak robiłeś, czy też tak uważałeś, więc teraz już możemy przejść właśnie do dialogu w szkole. Co się stało, że zmieniłeś swój pogląd, że musisz wszystko wiedzieć, że znać odpowiedź na każde pytanie, jak uczeń pyta? Jak nastąpiła przemiana? No bo bardzo dużo mnie to kosztowało, utrzymanie tego swojego autorytetu, osoby, która zna odpowiedzi na wszystkie pytania i zawsze potrafi pomóc i trudno mi było to brzemię udźwignąć i okazało się, że mogę nie wiedzieć, no, po prostu, tak? Że czasem wystarczy, że posłucham, to jest wszystko, czego oczekuje ode mnie, nie wiem, młody człowiek i też nauczyłem się pytać, czy ktoś ode mnie oczekuje, że coś zrobię, tak? Że potrzebuje jakiegoś mojego działania, czy potrzebuje mojej pomocy. Ja pamiętam, jak byłam na warsztatach dialogowych, tych moich pierwszych za granicą, to było takie ćwiczenie, że na każde zadane pytanie trzeba było odpowiedzieć nie wiem. Na przykład, jak masz na imię? Nie wiem. I to był taki dyskomfort. Człowiek był wybijany ze swojej tego poczucia komfortu. I później też dużo refleksji było na temat tego ćwiczenia. Ja zachęcam też do tego ćwiczenia. Ono dużo pokazuje, tak? Jak my mamy wdrukowane, jaki dyskomfort w środku powstaje, gdy muszę powiedzieć słowo nie wiem. A jest to w dialogu jakiś klucz, tak? Żeby nie... Nie być taką osobą, która musi wszystko wiedzieć. No tak, w przypadku młodych ludzi no to dobrze jest tak moderować ten proces, żeby wspierać tych młodych ludzi, ale w poszukiwaniu rozwiązań, tak, i jakby w realizacji ich różnych działań, żeby to mogli powiedzieć, że oni coś zrobili, a nie my. Zresztą jeśli chodzi o szkołę i o młodych i dlaczego też to zmieniłem się trochę, no jakby... W ogóle doszedłem do momentu, kiedy prawie wszystko, co robiłem w szkole, sprowadzało się do rozmowy. Dlatego, że był tak ogromny deficyt rozmowy. Pamiętam, jak kiedyś pojechałem na trening, nawet nie ze swoimi uczennicami i uczniami, tylko z ludźmi, którzy kończyli, nie wiem, drugą, trzecią klasę
liceum. I okazało się, że no 90% tych osób nie doświadczyło nigdy w szkole rozmowy na ważne dla nich tematy. Po prostu w tym pędzie z, nie wiem, z programem, ze wszystkim, z zajęciami pozalekcyjnymi, ani na lekcjach nie ma takiej przestrzeni, żeby porozmawiać. No wiadomo, w ogóle na lekcjach przecież w ogóle nie można rozmawiać. Potem są 10-minutowe przerwy, podczas których, nie wiem, spisuje się pracę domową, więc też nie ma za bardzo kiedy. A po szkole 3/4 tych młodych ludzi biegnie na kolejne zajęcia. Tak wygląda socjalizacja w szkołach. I efekt był taki, że potem w mojej klasie wychowawczej, na przykład do połowy gimnazjum, nikt się z nikim nie spotkał po szkole praktycznie. To jak zbudować taką przestrzeń? Bo mówisz, że rozmawiałeś, jest potrzebna rozmowa, ale tutaj w klasie nie, na przerwie nie. To co zrobiłeś takiego, że ci się udało rozmawiać? No, zrobiliśmy razem z moimi uczniami, bo zaczęliśmy o tym rozmawiać po prostu, tak? Że brakuje nam rozmowy i zaczęliśmy wykuwać jakąś przestrzeń na różne sposoby, żeby ta rozmowa była, nawet takimi drobiazgami. No, zaczęliśmy od tego, co mamy, czyli godzina wychowawcza, tak? Znaczy to po prostu moje doświadczenia z godziny wychowawczej są takie, że, no, że nie, ich nie było praktycznie, tak? Bo nauczycielki, nauczyciele nasi nie wiedzieli, co mają robić, tak jakby nie potrafili z nami rozmawiać po prostu najwyraźniej, albo się czegoś obawiali. No i ustaliliśmy z moimi uczniami, że po prostu godzina wychowawcza będzie na rozmowę przeznaczona od początku do końca, nie na żadne formalności, tylko siadaliśmy razem po prostu w grupie, już wychodziliśmy z ławek, żeby być blisko siebie, żeby razem być po prostu i rozmawialiśmy, tak? Oczywiście wychodziło to raz lepiej, raz gorzej, ale generalnie raczej był trend wzrostowy, no bo po prostu, tak jakby wraz z budowaniem bezpieczeństwa, bo ono jest też ważne, no coraz więcej osób się odzywało. Budowaliśmy jakieś rytuały, tak żeby w ogóle zaczęły być poruszane jakieś rzeczy istotne, tak żeby były wystawiane na scenę jakieś rzeczy dla nich ważne. Na przykład był taki rytuał, godziliśmy się też na sztuczność tego na początku, na przykład taki, że na początku każdej godziny wychowawczej można było komuś za coś podziękować. Ja mogłem komuś podziękować, ktoś mi mógł podziękować, koleżance, koledze. Rzeczywiście to było sztuczne i zupełnie celowo. Na początku to były takie błahe bardzo podziękowania, że ktoś tam pomógł spisać pracę domową, czy tam pomógł, pożyczył długopis, coś takiego, prawda? Takie zupełnie nieistotne rzeczy, ale z czasem pojawiły się rzeczy ważne, jakieś poruszające. A w ogóle z czasem po roku mogliśmy zrezygnować z tego rytuału, bo było zupełnie oczywiste, że na godzinie wychowawczej, jak chcemy komuś podziękować albo poruszyć te sprawy, nie wiem, trudne, to można było to robić, więc to jest po prostu też jakiś proces. Pamiętam, że wykuwając to, co mamy, no, próbowałem też, jakby zaproponowałem spotkania z każdą osobą, która ma na to ochotę, i ona może po prostu mogła się spotkać ze mną twarzą w twarz lub zabrać kogoś, kogo chce, tam jakieś osoby z klasy. Czasami mieliśmy w różnych konfiguracjach takie spotkania. I to było też bardzo ciekawe, bo jeśli było kilka osób, to bardzo często moja rola no, była taka, że no, te spotkania były po to, że ja się chciałem po prostu czegoś dowiedzieć, tak, o moich uczniach, co jest dla nich ważne, co myślą, co czują, o czym marzą i tak dalej. I nagle, jeśli było nas kilka osób, to zaczęły, no nie wiem, udało się wysupać takie tematy, które widać, że są dla nich ważne. Można było zapytać drugą osobę, czy jest dla ciebie, co ty o tym myślisz. Nagle okazywało się, że to jest pierwszy raz, kiedy ci młodzi ludzie rozmawiają o czymś ważnym, bo jakby nie było jeszcze poczucia bezpieczeństwa, żeby tak po prostu powiedzieć, nie wiem, koledze, że też jest, bywam smutna albo smutny, albo się czegoś boję, tak, nie wiem, akceptacji, zależy mi na, żeby być lubianą i tak dalej, i tak dalej. Czyli tu też mowa jest o emocjach, prawda? Czyli dialog to też takie trochę otwarcie na swoje emocje i przyjęcie, że inne osoby mają emocje, prawda? To jest poznawanie się i też dawanie trochę instrukcji obsługi siebie samego ludziom, którzy nas lubią, tak? Jakby, no bo wiadomo, że otwarcie na drugiego człowieka też jakoś tam nas obnaża i tego się boją też młodzi ludzie, prawda? Że można będzie nas łatwiej dotknąć, ale też będzie można nas wesprzeć, bo wiemy, czego ta osoba potrzebuje w określonych sytuacjach i to oczywiście jest jakiś proces. No, nie wiem, wykrywaliśmy jakiś ogromny
przestrzenie czasu, korzystając z matur, czy z czego się dało, żeby wyjechać na długie wycieczki. I na wycieczkach też mieliśmy rytuały swoje, takie, że na przykład zawsze na koniec dnia zbieraliśmy się wszyscy, żeby porozmawiać po prostu, tak? Jakby zaplanować, żeby tak się trochę wyciszyć, powiedzieć, co się udało, co się nie udało, co kogoś wkurzyło, co było tam, co się wydarzyło ważnego, ciekawego. To były bardzo ciepłe, fajne spotkania i bardzo, bardzo, bardzo sobie to ceniłem. No z tego, co też nie, mieliśmy pod ręką, to jakby uknuliśmy, żeby, no porozmawialiśmy o tym, doszliśmy do tego, że na przykład jakieś specjalne dni typu urodziny są taką naturalną okazją do tego, żeby z kimś pogadać, tak? Jakby, i że fajnie jest, żeby przynajmniej do tych bliskich osób zadzwonić, tak? I porozmawiać. Naprawdę ja się zamieniłem w ciągu 2 lat z klasą wychowawczą w telefonistę po prostu. Moi uczniowie, mówi się, że nie rozmawiają przez telefon. Moi uczniowie nawijają przez telefon po prostu godzinami. Naprawdę. I potrafią dzwonić i 3 godziny rozmawiać, po prostu zdarza się tak. I to jest piękne, tak? Bo to zaczęliśmy pewnie od jakichś małych kroków, to oczywiście nie jest pewnie jakaś tylko moja zasługa, ale jednak tak się dzieje, te rozmowy się odbywają. Wręcz wydaliśmy całą książkę, która nie jest dostępna na rynku, ale zrobiliśmy sobie taki fajny projekt ambitny, że wydamy książkę, która będzie złożona z rozmów. I ustaliliśmy na jakiejś wigilii klasowej, że każdy kogoś wylosuje z klasy i zostanie przez kogoś wylosowany. Jego zadaniem będzie przeprowadzenie rozmowy, wywiadu z tą osobą, takiego pogłębionego, to znaczy nie jakie kolory lubisz i co lubisz jeść, tylko co jest dla ciebie w życiu ważne, tak? Żebyśmy cię poznali, żebyś dał się poznać, żebyśmy mogli cię polubić. I to były, no, dla mnie ważne było to, że przy tym projekcie każdy musiał odbyć przynajmniej 2 kilkugodzinne rozmowy, czyli coś, czego wcześniej nie było, tak? Czyli trzeba usiąść twarzą w twarz z osobą, którą się wylosowało, i z nią rozmawiać o rzeczach ważnych. Tak, nauczyliśmy sobie jakąś formułę, spotkaliśmy się z dziennikarką, z 2 dziennikarkami, żeby porozmawiać o tym, jak prowadzić takie rozmowy. I naprawdę wyszła nam piękna książka, która jest obrazkiem tego, czym żyją młodzi ludzie. A czym żyją młodzi ludzie, to było bardzo ciekawe, bo w wielu tych rozmowach, jako wspomnienie takie najwspanialsze ze szkoły, to w ogóle nie jakieś niespodzianki czy przygody, tylko rozmowa, okazuje się, znowu. Aha. Czyli sytuacja, kiedy, nie wiem, ktoś opisuje, że poszedł z koleżanką na wagary i leżeli sobie, patrząc w chmury, 4 godziny, czy tam 5 godzin, rozmawiając ze sobą, okazuje się, że była jednym z najważniejszych momentów życia szkolnego. To jest piękne. Zobaczcie Państwo, ile może znaczyć rozmowa. Czyli rozmowa przede wszystkim, tak? Rozmowa przede wszystkim, nawet w zarządzaniu dużymi organizacjami mówi się o zarządzaniu czy przywództwie przez rozmowę. A powiedz właśnie, bo tak, ty masz swoje takie doświadczenie i tu nie chodzi o to, żeby kogoś wytykać palcami, czy dyrekcję, czy inne osoby, ale no jest coś takiego jak kultura organizacyjna, prawda? Czy też są jakieś narzucone systemowe, prawda, czy przez ministerstwo, niezależnie od tego, kto rządzi, czy tak dalej, są pewne rzeczy. I jak, co zrobić, żeby wyjść poza tą klasę, tak? Ty, twoi uczniowie, ale tak, jak przekonać, nie wiem, dyrekcję, czy spotkania, nie wiem, można jakieś moderowane w pokoju nauczycielskim, jak wyjść troszkę dalej, żeby tego dialogu w szkole było więcej? Wydaje mi się, że nie ma takich regulacji, które by zmusiły szkoły do uprawiania dialogu, natomiast jakby w szkole są duże możliwości do tego, żeby to robić i wydaje mi się, że sporo zależy, najwięcej zależy od dyrektorki, dyrektora, ale oczywiście na przykład rodzice, gdyby chcieli coś takiego zapoczątkować, czy grupa nauczycieli, no to trzeba próbować. No, dajmy na to, jest taka przestrzeń w ustawie jak rady szkoły, czyli takie forum doradcze, powiedziałbym, nauczycielek, nauczycieli, dyrekcji, rodziców i uczniów, składające się ze wszystkich organów, ale ono w szkołach praktycznie nie występuje, bo nie musi, może. Jasne. Tak? Traktowane jest jako piąte koło u was. Jest konieczność badania na przykład jakości pracy, tak? Czyli jakby w każdych szkołach praktycznie uczniowie też się mogą wypowiedzieć, tak, jakby o pracy swoich nauczycielek i nauczycieli. Co się dzieje z tymi ankietami? Najczęściej są
u dyrekcji i dyrekcja wie, co tam wyszło z nich, tak? Czyli najczęściej też nie... nawet nauczycielki, nauczyciele często nie wiedzą, co tam jest w tych ankietach, tak? A przecież to jest, to mogłoby być, to mógłby być materiał do rozmów w klasach, do rozmów, nie wiem, raz w roku z rodzicami, z uczniami, to mogłoby wreszcie być, nie wiem, no, przedmiotem rozmowy podczas dni otwartych, gdzie poza tym, że się chwalimy, jak jesteśmy super, to mówimy, ale tu jeszcze pracujemy nad tym, tak? Jakby rozwijamy się w tym kierunku, żeby być jeszcze lepszym w tym, bo wyszło, że nam nie wychodzi to najlepiej. To jest uczciwe i to ludzie uważam, żeby docenili, tak? Nie ma się co bać. I także to jest kolejny materiał, jakby wokół którego można stworzyć wspaniałą rozmowę, zwłaszcza, że wydaje mi się, jestem z dnia na dzień, widząc, co się dzieje dookoła, coraz bardziej przekonany, że szkoła jest, nie wiem, czy nie ostatnim bastionem, takim publicznym, skupiającym nas wszystkich w jakichś różnych konfiguracjach, takim bastionem, w której mogą się jeszcze pomieścić osoby o bardzo różnych poglądach. Właśnie, mówimy o radykalizacji, o polaryzacji społecznej. I czy znowu, bo słyszałam od wielu nauczycieli, naprawdę cudownych osób, no, że od szkoły w tej chwili już się wymaga wszystkiego, tak? I nauczyciele są przeciążeni bardzo. I jak teraz jeszcze tutaj takie najtrudniejsze tematy życiowe w tym wszystkim poruszać? Jak no, mamy radykalizację, tak? Mamy polaryzację. Czym to można oprócz rozmowy? Nie wiem, czy jakieś przedmioty według ciebie powinny się pojawić? Nie wiem, przedmiot, który uczy ludzi dialogu, bo czasami słyszę, proszę pani, ale mnie nikt nie nauczył, co to jest dialog, czym jest dialog, tak? Są rankingi szkół i tak dalej. Tak trochę biznesowo się też w szkołach w tej chwili podchodzi. Gdzie tutaj miejsce właśnie na to, żeby dać przestrzeń dla wszystkich? Byłoby to świetne. Zresztą, tylko wydaje mi się, że znowu tutaj to jest możliwe do zrobienia, tak? Jakby, no nie wiem, część przez wielu szkołach na przykład dofinansowuje się jakieś dodatkowe zajęcia, które w ogóle nie widać, że są dodatkowe, tylko po prostu w planie mamy dodatkowe, nie wiem, 2 godziny matematyki, a finansowane jest to, nie wiem, z Rady Rodziców czy z różnych innych źródeł. W poprzedniej podstawie programowej w liceach była taka możliwość, że Rada Pedagogiczna tworzyła własne przedmioty, tak, że można było po prostu, jak dowolny, tak, nie wiem, moglibyśmy tańczyć w balecie wszyscy po prostu w całej szkole. I jak gdyby to Rada Pedagogiczna ustaliła, to byśmy wszyscy tańczyli w balecie i jakby nie było nadzoru, tak, czy można było zastanowić się, co jest naszym uczennicom uczniom potrzebne i to zrobić. Czy ktoś to robił? Praktycznie żadna szkoła z tego nie korzystała. Tak? Wiem, że teraz... Trochę można też szukać po prostu, dopóki no, albo można liczyć na jakąś zmianę systemową, ona na pewno pomaga, albo nie czekać na to już i nie narzekać, i szukać w tym, co jest, w tym, co mamy. Ja wiem, że w wielu szkołach, ale to głównie prywatnych, wprowadza się różne modele, tak jak na przykład porozumienie bez przemocy. Są takie szkoły, które bazują na porozumieniu bez przemocy. Wiem, że też jest dużo projektów takich związanych z mediacjami. Nie wiem, czy ty się spotkałeś z mediacjami rówieśniczymi. Ty w jakiś sposób intuicyjnie, tak jak widzę, poprzez te swoje rozmowy z uczniami, wszedłeś w taką konfrontację intelektualną i tak dalej z uczniami, ale wiem też, że są różne projekty, które gdzieś uczą osoby, jak rozmawiać, właśnie choćby mediacje jako takie pokojowe rozwiązywanie konfliktów, tak? Przy obecności mediatora uczy się młodzież, że oni mogą być takim mediatorem. Więc tych dróg jest sporo, prawda? Natomiast tak jak mówisz, ja też uważam, że rozmowa jest najważniejsza przez te swoje wszystkie lata doświadczeń związanych z dialogiem, a już profesjonalnie się tym zajmuję ponad 10 lat, też zauważyłam, że nie ma nic lepszego niż spotkanie i rozmowa. I teraz mamy kolejne takie pytanie, jest pandemia, tak? Utrudniono nam te spotkania bezpośrednie. I właśnie, jak możemy tutaj szukać rozwiązań? Na pewno przez takie spotkania online. Co jeszcze możemy robić?
Myślisz, że co jest możliwe w szkole? Może to jest trudne pytanie, bo ja też przeszłam trochę na tak zwany online, chociaż sama promuję bezpośrednie kontakty, ale wydaje mi się, że nowa rzeczywistość wymaga jakichś też nowych rozwiązań, czy przynajmniej mieć w rezerwie takie rozwiązania. Jakby jest jakaś trudna sytuacja, zawsze mówi sprawdzam temu, co się tak naprawdę działo i jeśli nauczycielka, nauczyciel ma jakieś po prostu dobre relacje z uczniami, to można by powiedzieć, słuchajcie, będzie trudno mi, będzie trudno wam, musimy jakoś przez to przejść, będę starała się wspierać was, tak mówcie, sygnalizujcie, jak wam jest, będę się was o to pytać, czasem mi też może być trudno, też się może czasem zapytajcie, jak mi jest, po prostu jakoś tam damy radę wspólnie, po prostu tak jakby, jeśli jest taka sytuacja, to może trzeba poświęcić te 5 minut, zresztą, nie wiem, zawsze wydawało mi się, że trzeba poświęcić 5 minut nawet nie w zdalnej edukacji, może nie na sprawdzanie listy, tylko właśnie na zapytanie, z czym przychodzą młodzi ludzie, tak jak się dziś mają, bo może się okazać, że na kolejnej godzinie mają jakiś wielki, nie wiem, olbrzymi test kluczowy, nie wiem, z przedmiotu, z którego połowa jest zagrożona, to też trudno wtedy wymagać jakiejś tam ekscytacji moją lekcją po prostu, bo emocje, głowa zupełnie jest gdzie indziej, jakby dobrze jest to wiedzieć, tak, jakby z czym przychodzą, jakby gdzie są, tak, jakby uczniowie, którzy mnie słuchają, którzy są ze mną na lekcji, więc jakby znowu rozmowa, tak, mikro rozmowy nawet takie, tak, jakby takie właśnie, żeby zauważyć i zapytać się po prostu na każdej lekcji, jak się macie, tak. Czyli cały czas rozmowa i relacje. Chciałam przeczytać jedno zdanie z twojej książki, jeśli mogę. Znaczy mam tutaj więcej, ale nie mamy na to czasu. Szkoła prawdopodobnie, o ile koronawirus nie upchnie nas w domach na wieki, będzie w coraz mniejszym stopniu znaczącym źródłem dostarczania wiedzy, a w coraz większym miejscem budowania relacji społecznych. W przeciwieństwie do nas dorosłych, uczniowie zdają się dobrze rozumieć, że socjalizacja jest najbardziej wymagającym intelektualnie i istotnym moralnie wyzwaniem, jakie podejmą w szkole. I właśnie tutaj mówisz o tych relacjach, że gdzieś się przesuwa tak w szkole sama ta nauka, tak w stronę umiejętności budowania relacji, czyli gdzieś właśnie tego dialogu, czyli gdzieś to, rozumiem, też według ciebie się samo dzieje, tak? Czy czasy zaczynają gdzieś tego wymagać? Znaczy nie samo bez tego, że ktoś nad tym pracuje, ale że to się tak przesuwa, tak? Kiedyś się krzyczało na dziecko, że ma złe stopnie, a teraz coraz częściej widziałam takie memy w internecie, że się krzyczy na nauczycieli, tak? Że uczniowie mają złe stopnie i chodzi mi o to, że po prostu wszystko się zmienia, tak? I dialog gdzieś tutaj może być takim elementem, który łączy różne rzeczy. No zdecydowanie, to jest tak, że wydaje mi się, tak jak obserwuję świat biznesu i świat edukacji, to praca nauczycielek i nauczycieli jest niezagrożona raczej, tak mi się wydaje, tylko będzie potrzeba zmiany jakichś ról, tak, które oni wypełniają. I w sytuacji, kiedy jest tak ogromna dostępność wspaniałych materiałów edukacyjnych i kursów, które moi uczniowie już w gimnazjum robili, znając języki trochę chociaż, siedząc sobie w domu, robiąc na najlepszych uczelniach kursy historii, geografii, chemii, fizyki, informatyki, czyli tego, co ich interesuje, i mając dostęp do najlepszych ludzi i wykładowców, robili to za darmo, przez te wszystkie systemy, które dzisiaj funkcjonują, tam edX, Coursera i tak dalej, co zrobić w tej sytuacji nauczycielka czy nauczyciel, która dyktuje z podręcznika swoje lekcje? To wywołuje poczucie straconego czasu. Natomiast dalej nauczyciel będzie potrzebny jako taki moderator kształcenia, jednak pozostawione dzieciaki same ze sobą nie zawsze, albo nawet nie często będą się uczyły. Dopiero być może dużo łatwiej będą się uczyły, kiedy będą zaintrygowane, kiedy usłyszą jakieś pytanie, tak, które ich zajmie ich umysły, więc jakby cały czas potrzebna jest jakaś stymulacja. Takie jest moje zdanie przynajmniej. Mhm. I to oznacza, że taki nauczyciel będzie się trochę zamieniał w takiego tutora, tak? A co jest podstawą takiej relacji? Dialog. No właśnie. Relacja dialogiczna i wzajemne zrozumienie. Tak, i ona się też nie dzieje automatycznie, ona się wykuwa, tak? W tych mikrorozmowach, mikrodialogach, w spotkaniach i jakby w
w autentycznym zainteresowaniu drugim człowiekiem, tak? No taki temat uprzedzenia, stereotypy, tak, bo czasami się mówi, że szkoła to jest takim bastionem, jeszcze czasami, no nie chciałabym generalizować, bo jestem osobą od dialogu i odchodzę od generalizacji, ale też powtarzam to, co gdzieś przeczytałam, tak, gdzieś się cały czas zarzuca szkole, że no, że jest takim miejscem, gdzie nie odchodzi się właśnie od uprzedzeń i stereotypów, tylko że one są pogłębiane w jakiś sposób. I teraz pytanie, kto ma tego pilnować, żeby tak nie było, tak? Bo dzieci przychodzą z różnych domów i nawet jeżeli nauczyciel ma dobrą wolę i próbuje coś zmienić, tak, to dziecko wraca, czy młodzian wraca do domu i tam słyszy inne rzeczy. Jak tutaj myślisz, co można robić w takich przypadkach? Jak to wszystko mogłoby zapracować? Zgadzam z tym, że szkoła utrwala pewne stereotypy, a nawet, że my nie nadążamy za zmianami bardzo często, które następują w społeczeństwie czy w określonych grupach społecznych. I to nie jest nic nienormalnego. To znaczy, te zmiany dzisiaj przebiegają tak bardzo szybko, że no, zmieniają się standardy bardzo szybko, że można nie nadążyć, że jesteśmy w procesie jakiejś zmiany. No i znowu, tak, jakby można, nie wiem, nauczyciel coś powie na lekcji i powie to, nie wiem, mamie, tak, która już jest po prostu, nie wiem, dużo dalej mentalnie, tak jakby po prostu w swojej świadomości. No i można oczywiście, nie wiem, staranować tego nauczyciela, tak, który po prostu tak mówił, tak pracował przez 20 i 30 lat temu, ale czasy się zmieniły, tak? Mhm. I można go zniszczyć, tak? Jakby ja sobie, nie wiem, po prostu przypominam różne takie sytuacje w mojej szkole, tak jak byłem w szkole, no, które dzisiaj by nie przeszły, tak? A jednocześnie wiem, że to były dobre osoby, którym zależy na młodzieży. I co więcej, większość z tych nauczycielek i nauczycieli chce nadążyć za tymi zmianami. Tak? Więc jakby znowu wracamy do tego, że trzeba rozmawiać, tak? Trzeba tłumaczyć, nie wiem, ruchy emancypacyjne, język, którym rozmawiamy, no różne tego typu rzeczy, tak? A nie taranem po prostu, czyli bez dialogu, tak? Można z dialogiem i rozmową i edukacją i można po prostu niszczyć, tak jakby po drodze, cenne zasoby, no, skądinąd, tak? Taki duży temat edukacja, ale edukacja dorosłych, prawda? Skąd nauczyciele czy inne osoby, które edukują, mają na wszystkim się znać, tak? No na przykład na takiej zdrowej komunikacji, gdzieś mamy pewne rzeczy, możemy się pewne rzeczy nauczyć, mieć dobre intencje, no ale pewne rzeczy wynosimy z domu, jesteśmy w jakimś środowisku kulturowym właśnie. Co z edukacją dla dorosłych osób? Czy myślisz, że to jest ważne też? Jak to ważne może? Bo ważne jest. No bardzo ważne też, no bo przecież ojku, no, wiadomo, że też ci młodzi ludzie też się nie biorą znikąd, nie składają z kosmosu, tylko no, gdzieś tam podlegają wpływom wychowawczym. I no, zwłaszcza jeśli chodzi, nie wiem, o szkoły, no to o rodziców, to bardzo trudno jest w ogóle jakby wprowadzić pracę wychowawczą, jeśli nie ma się poparcia i zaufania rodziców. No u mnie to był zawsze klucz, tak? Jakby tłumaczenie rodzicom. Rodzice lubią wiedzieć, że ten gościu, co pracuje z ich córką czy synem, wie, co robi, tak? Mhm. Ale to wymaga, no, znowu rozmów z tymi rodzicami, wyjaśnienia tego, co chcę robić, dlaczego, jaki sens mają moje działania, tak jakby po co to wszystko robię, posłuchania ich opinii, być może modyfikacji różnych pomysłów, wycofania się z niektórych, może przyjęcia innych, no, znowu mówimy o dialogu, tak? A zobaczmy, jak wyglądają zebrania z rodzicami, tak? Po prostu bardzo często to jest monolog, to są przemówienia nauczycielek i nauczycieli. Ja się trochę nie dziwię, bo też są często nieprzygotowani do tego. Ja też nie byłem na początku. Po prostu więc gadam tak długo, że już wszyscy będą mieli dosyć, to wtedy już sobie pójdą, to nie będą o nic pytać. Nie? No ale może to być dyskusja rodziców z rodzicami, tak? Jakby niekoniecznie dyskusja ze mną, tylko po prostu, no. Ja mogę czuwać nad jakimś standardem po prostu przebiegu tej dyskusji, tak samo jak z uczniami, tak samo mogę pracować z rodzicami, z dorosłymi. Tylko znowu, no też nie może ten nauczyciel robić wszystkiego, musi też mieć jakieś wsparcie. Właśnie, dokładnie. Wsparcie i to powinno być, nie wiem, od góry, od dyrekcji, że po prostu jakby w szkole
tak mi się wydaje, tak, że rodzice słyszą jakby o co nam chodzi w tej szkole, tak, co należy robić w sytuacjach trudnych i tak dalej, tak, jakich standardów wymagamy od państwa i od siebie, tak, że jeśli coś się dzieje w klasie, to najpierw, nie wiem, staramy się porozmawiać z młodzieżą, żeby te sprawy spróbowała z nauczycielkami, nauczycielami wyjaśnić, tak, jeśli to nie pomoże, to rozmawiamy z wychowawcą, jeśli to nie pomoże, to dopiero idziemy do dyrekcji, a czasem od razu idzie pismo do dyrekcji, tak. Więc jakby też trudno wtedy o zaufanie, o jakiś dialog, no po prostu trzeba zaakceptować, że ludzie się różnią, no i że to nie jest złe, no bo paradoksalnie to jest tak, że jakbyśmy porozmawiali i pewnie wiesz to wszystko, że jeśli mówimy o jakimś takim rozwoju, no to najwięcej możemy się nauczyć od ludzi, którzy nas wkurzają, prawda? Którzy są inni, tak. Siedzimy w tych samych bańkach informacyjnych i utwierdzamy się w tym, że wszystko jest tak. Dobrze. I o tym, wszystko wiemy najlepiej. Tak, i oni nawet pamiętam taki tekst Marka Aureliusza, który sam siebie ostrzegał przed takim myśleniem, że człowiek, który żyje inaczej sam w sobie jest prowokacją, tak? Ponieważ najlepszą formą istnienia jestem ja. Tak? I w związku z tym jakby no właśnie Marek Aureliusz no, sam siebie pouczał, tak? Żeby tego nie robić. Już kiedyś, tak dawno temu, prawda? A co dopiero teraz w tej sytuacji, kiedy te słowa fruwają w sieci i trzeba mieć jeszcze większą odpowiedzialność za to, co się mówi. Tak? No bo te słowa mogą zabijać dzisiaj naprawdę i tak się dzieje zresztą. I stąd no, właśnie ta odpowiedzialność za słowo i ta umiejętność rozmawiania o trudnych rzeczach wydaje mi się kluczowa. Także ja bym był za tym, żeby był przedmiot w szkole. Rozmawianie. My tu jeszcze będziemy chwilę rozmawiać, ale zachęcamy Państwa, bo jest ostatnie kilkanaście minut. Jeżeli ktoś z Państwa ma pytania jakieś konkretne, to prosimy je napisać i będzie chwila, żeby na nie odpowiedzieć, jeżeli się pojawią. Także jeżeli są jakieś pytania tutaj do naszego gościa, to tutaj ktoś, pani Katarzyna, napisanie, kiedy mimo zachęt rodzice nie chcą podejmować dialogu, na przykład, tak? Więc jeżeli są jakieś pytania, to zachęcam do tych pytań. A ja, Jarku, jeszcze mam do ciebie, bo my tutaj na jednym z webinarów był taki temat dialogów wewnętrznych i ty też w książce piszesz zacznij od siebie. I często teraz mówimy zacznij od siebie. No właśnie jak zacząć od siebie? Co można u siebie zauważyć? To jest a dialog. Czekamy na pytania też od Państwa w międzyczasie. Jeżeli się pojawią, to spróbujemy odpowiedzieć, czy kolega praktyk spróbuje odpowiedzieć. Pracowaliśmy w ogóle. Dziękuję, że to poruszasz, bo to jest jakby dialog wewnętrzny, to jest ta druga forma dialogu ze samym sobą, może trudniejsza nawet. I to w ogóle jest wspaniała rzecz naprawdę jakby w szkole, znaczy rozmawiać i odkryć to, że jest coś takiego jak taki, nie wiem, krytyk wewnętrzny, tak, który nam opowiada różne rzeczy. Moi uczniowie, jedni z moich uczniów nazwali go Rafał w ogóle, nie pamiętam już dlaczego, ale to był jakiś taki kod wtedy i na przykład dostawałem, nie wiem, wiedziałem, że jakiś tam uczeń jest na imprezie, jakiś już po zakończeniu w ogóle jakby szkoły, tak, jakby gdzieś tam 2 czy 3 lata później dostaję nagle SMS-a, sorze, panie profesorze, Rafał dołączył do imprezy i po prostu, no wiem, Zepsuł imprezę, czy pokazał coś, co było schowane? Przeszkadza, żeby się dobrze bawić, ale to jest też taki sygnał, że będzie trzeba z tym młodym człowiekiem porozmawiać i rzeczywiście to jest ogromna umiejętność, żeby zamienić tego krytyka, żeby umieć z nim rozmawiać i zamienić go w jakiegoś takiego opiekuna, tak, w jakiegoś takiego, nie wiem, bo można też prowadzić taki pozytywny dialog. Jedno z takich bardziej poruszających, które sam stosowałem, to jak miałem trudny moment, to wyobrażałem sobie takiego mędrca, kogoś bardzo mądrego, kto mnie kocha, tak? Kto mnie lubi i kocha i się o mnie troszczy. I że on tam gdzieś po prostu pomaga ludziom, ale co jakiś czas wychyla się zza chmury i patrzy na mnie, tak? Z troską, tak? Jakby co się ze mną dzieje, tak? Jakby gdzie ja jestem, tak? Czy jestem szczęśliwy dzisiaj, w tym momencie? I to jest taki dobry, tak? Jakby taki opiekun trochę, taki mentor mój wymyślony. I teraz wyobrażam sobie, co on by mi powiedział, tak? No my też właśnie na jednym z webinarów mówiliśmy, że trzeba być dobrym dla siebie, tak? Bo jak umiemy być dobrymi dla siebie, jakoś
ogarniać te nasze dialogi wewnętrzne, to dopiero wtedy się robi przestrzeń do tych dialogów z innymi, prawda? Bo jeżeli ja siebie, nie wiem, nie lubię, cały czas krytykuję i tak dalej, to nie jestem, nie mam takiej postawy otwartej, żeby dialogować z innymi, tak? Bo ponieważ mam zbyt dużo problemów z samą sobą, prawda? Tak. Także to też jest ważne. Tak, ludzie szczęśliwi też jakby potrafią i lubiący innych ludzi i siebie, no to samo, tym samym odpowiadają na innych, też nie generują hejtu, nie krzywdzą innych, no to absolutnie. No patrzę, czy są jakieś pytania, bo pamiętam, że mniej więcej 10 minut przed końcem mamy zacząć podsumowanie naszego spotkania. Pytanie jeszcze o to, jak zachęcać rodziców. No, to jest oczywiście trudne, ale może czasami trzeba spróbować zaproponować wyjście poza szkołę i gdzieś na, nie wiem, czy w plenerze, czy w jakimś miejscu, gdzie można się napić herbaty, zrobić po szkole dla chętnych, którzy chcą porozmawiać o klasie, o szkole. U mnie to działało, przychodziła tam 1/3 powiedzmy rodziców i później oni też relacjonowali reszcie. To była taka już taka siła, która nadawała też tam trochę klasie i no, wychowawca wtedy nie był sam. I jakby takiej pozaszkolnej jakby, no, atmosferze, czy w ogóle miejscu, tak, poza szkołą trochę inaczej się rozmawia, tak jakby coś trochę uruchamiają, takie mam ja doświadczenia. Czyli cały czas ta rozmowa, jeszcze raz rozmowa, prawda? Tak, taka bez założenia, że mam rację, tylko taka właśnie, gdzie się słucha i zakłada się, że mogę zmienić zdanie, to jest dla mnie jakoś tak ważne. Nie wiem, czy to potwierdza twoje doświadczenie, Iwona, z pracy z ludźmi i jako specjalistka od dialogowania. Tak, trzeba mieć taką przestrzeń na to, że inne osoby widzą tego, czego ja nie widzę. I też właśnie często osobom mówię, bo mówią, aha, czyli ja będę musiał zaraz właśnie zmienić zdanie. Ja mówię, to nie zawsze chodzi o zmianę zdania, ale o otwarcie się na to właśnie, że ktoś może widzieć inną stronę medalu, tak? Często na szkoleniach czy warsztatach robimy albo takie ćwiczenie w cudzych butach, tak, że na przykład jeżeli jestem liberałem, to gram takiego polityka konserwatystę, tak, i muszę zachęcać osoby do swoich idei, prawda, ale robię to gdzieś wbrew sobie, ponieważ mówię coś innego niż naprawdę uważam, ale po takich nawet ćwiczeniach właśnie, czy w cudzych butach, czy zamiana ról, dzielimy grupę na dwie części, tak, jedna grupa ma być za jakimś trudnym tematem, druga przeciw, niezależnie od prywatnych poglądów, tylko mają generować różne pomysły, tak, że jak zachęcić do swoich idei. I to bardzo dużo uczy, bo później nawet jeżeli jest jakaś taka czasami wewnętrzna niezgoda, to później przychodzi refleksja, bo wydaje mi się, że refleksja jest dużą częścią taką dialogu, tak, takie zastanawianie się, myśl a myślenie, tak, czyli coś, co do mnie napływa, coś z procesem. Więc tak, na pewno w dialogu z moich doświadczeń wynika, że musi być jakaś taka część otwarcia na to, że usłyszę coś, czego nie chcę usłyszeć. I to jest na pewno bardzo ważne. Jest też taka, może na koniec też jakby powiem, bo mi to tak zaimponowało, chociaż być może ma też swój cień, jak wszystko ma swój cień, ale mieliśmy spotkanie ostatnio na studiach, które prowadzę właśnie z menadżerką, która kierowała jednym z największych banków w Singapurze. Ona powiedziała, że pracowała przez wiele lat i pracuje w krajach azjatyckich. I tam w wielu tych krajach i organizacjach obowiązuje taka zasada, która jest obca naszej kulturze trochę i nieobecna w naszych organizacjach. I często nie rozumieją tego osoby, które tam przyjeżdżają. A ta zasada nazywa się zasadą zachowania twarzy. I ona polega na tym, że na spotkaniu czy w jakiejś sytuacji publicznej, na spotkaniu zespołu, nie można opowiedzieć o drugiej osobie, rozmawiając źle, w taki sposób, żeby ona mogła stracić twarz. Czyli trzeba porozmawiać z nią. Fantastyczne, naprawdę. Najpierw. Zobaczmy, jak to, że to coś takiego na przykład można prowadzić i pilnować takiego standardu w szkole. Tak? Jako po prostu no, jakiś fundament dialogu w szkole. I to daje poczucie bezpieczeństwa, tak? Jakby dalej się możemy wspierać, ale już właśnie wtedy nie ma języka ty, tak? Uczymy się z punktu wyjścia do nauki w ogóle jakby szacunek dla drugiego człowieka, troska o niego, nawet jeśli się o niego różnimy, no powoduje, uporządkuje życie społeczne w pewien sposób, tak? Czyli takie widzenie i zauważanie drugiego człowieka, prawda? To też jest podstawa w dialogu, widzę cię,
ale widzę cię takim, jakim jesteś. Prawda? Tak, takie założenie, że ty jesteś ok, ja jestem ok, tylko mamy inne zdanie, tak? Jakby, nie wiem, no, poczułem się urażony, czy coś. Tak, dzisiaj też w tych czasach dzisiejszych, gdzie pojawiają się jakieś kultury typu cancel culture, gdzie po prostu niszczy się innych ludzi, zaczynają być takie sytuacje, że które są niebezpieczne bardzo, że to, co czuję, tak, że jeśli jestem urażony, czy urażona, to co czuję jest prawdą, tak? Zaczynam pokazywać jako prawdę. Za dużo jest emocji w tym wszystkim, tak? Za mało, za dużo jest ja takiego, czyli ja jestem wrażliwy, ale nie liczy się twoja wrażliwość, tak? Na to wszystko i twoje emocje w tym wszystkim, bo jestem ja, tak? To jest taki egocentryzm, zapominamy, że żyjemy z ludźmi i że po prostu właśnie znowu trzeba rozmawiać, tak? Ja rozumiem, że coś się komuś może nie podobać albo podobać, no ale po prostu trzeba rozmawiać i to załatwia większość spraw. Mhm. Dziękuję ci, Jarku, bo myślę, że pomału musimy kończyć. Ja jeszcze chciałam sobie spojrzeć, czy nie ma jakichś takich pytań bardzo konkretnych, ale nie widzę. Także dziękuję ci serdecznie za naszą rozmowę. Dziękuję. Ja jeszcze tutaj chciałam w trzech zdaniach podsumować nasz cykl Dialog w Szkole, Szkoła w Dialogu, że rozmawialiśmy, szukaliśmy takich rozwiązań, co może zadziałać. Mówiliśmy o tym, że właśnie też można zacząć od siebie, o naszych dialogach wewnętrznych. Mówiliśmy o różnych metodach, które już działają, tak jak na przykład szkoły demokratyczne, czy różne koncepcje związane na przykład z porozumieniem bez przemocy. Rozmawialiśmy o tym, czym w ogóle jest dialog, ale tak tutaj właśnie na koniec gdzieś wróciliśmy do naszego początku, czyli że rozmowa, rozmowa, jeszcze raz rozmowa. A chyba niczego lepszego nie wymyślimy, prawda? Tylko tej rozmowy, bo jeżeli każdy się zamknie w swojej skorupce i nie będziemy rozmawiać, no to no, dialogu nie będzie, tak? On nie powstanie z serii monologów, czy z tego, że ja będę siedzieć w domu i myśleć fajnie, żeby było więcej na świecie dialogu, ale wszyscy mnie wkurzają, tak? Także bardzo dziękuję, dziękuję Państwu i wiem, że tutaj Pani Jola też jeszcze ma jakieś swoje tematy związane z webinarami. Dziękujemy bardzo, dziękuję. Dziękuję serdecznie za ten treściwy, choć krótki dialog. Tutaj widzę na czacie, że Państwo może mogliby słuchać dłużej, ale niestety 60 minut minęło nam bardzo szybko. Ja oczywiście serdecznie jeszcze raz dziękuję naszym prelegentom, Państwu również za to, że znaleźli Państwo czas na to, aby wziąć udział w naszym spotkaniu dzisiaj podsumowującym serię Dialog w Szkole, Szkoła w Dialogu. Było ono również publikowane na naszym kanale na Facebooku, więc jeśli ktoś z Państwa oglądał, to nam jest tym bardziej miło.